Dzień dobry, dzień dobry! Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnego nagrania z serii 5 minut dla kariery. Dzisiejszy podcast to kontynuacja wątku dotyczącego wartości i ich znaczenia w naszym życiu. W pierwszym nagraniu z tego cyklu, za pomocą kilku obrazowych i mam nadzieję ciekawych porównań, przybliżyłam Państwu, czym wartości są i że dotyczą bez wyjątku każdego z nas. Intencją tych nagrań jest zaproszenie Państwa do zajęcia się swoimi wartościami. A dlaczego? Tak jak powiedziałam podczas pierwszego podcastu, wszystko od wartości się zaczyna. I rzeczywiście prawdą jest, że wszelkie nasze potrzeby, cele, wybory, misja życiowa oparte są na wartościach. To właśnie analizując je, możecie Państwo znaleźć wiele odpowiedzi, m.in. na pytania, dylematy egzystencjonalne czy zagwostki nurtujące Was w obszarach relacyjnych czy też zawodowych podtrzymuje zachętę, inspirację i niezmiennie oferuje pomoc w pracy nad wydobywaniem i określaniem waszych wartości. A dzisiaj w sposób szczególny chciałabym podjąć refleksję na temat skutków braku zdefiniowanych wartości. Jak się być może państwo domyślacie, skutki niestety są jedynie negatywne, a ich wachlarz jest spektakularny. Zacznijmy z wysokiego C. Czy wiecie państwo, że nasze zdrowie psychiczne w dużej mierze zależne jest od świadomości właśnie hierarchii wartości i życia zgodnego z nią? Bardzo ładnie mówi o tym utytułowany polski psycholog Kazimierz Obuchowski, wiążąc zdrowie psychiczne z realizacją wartości uzasadniających właśnie sens życia. Parafrazując, bez wartości nadających sens ludzkiemu życiu, człowiek nie może prawidłowo funkcjonować. Idąc dalej, można śmiało stwierdzić, że jakość naszego zdrowia psychicznego i kondycja emocjonalna w dużej mierze zależą od tego czy wiemy, co jest dla nas w życiu ważne i czy na co dzień to realizujemy. Brak uświadomionych wartości czy też chaos w tym obszarze to także częsta przyczyna kopiowania i ślepego podążania za innymi. Czy rozpoznajecie państwo zagrożenia, jakie się za tym kryją? Tak, tak. Mam na myśli podatność na manipulacje, życie nie swoim życiem i realizację oczekiwań otoczenia. Każde z zagrożeń przerażające, ale jakże powszechne. I na koniec jeszcze jeden niuans związany z niejasnością co do posiadanych wartości. Braki w tym obszarze niezwykle osłabiają markę osobistą i podkopują brutalnie autorytet. Zatem, jeśli zależy Ci na budowaniu silnej marki osobistej, jeśli marzysz, aby podczas rozmów kwalifikacyjnych czy wystąpień o charakterze autoprezentacyjnym otrzymywać informację zwrotną w duchu, przemawia przez Ciebie spójność, jesteś autentyczna, autentyczny, Twoją mocną stroną jest świadomość siebie, to nie pozostaje Ci już nic innego, jak zająć się wreszcie swoją hierarchią wartości, do czego gorąco Cię zachęcam. Pozdrawiam serdecznie, Kinga Strzelecka, twój doradca kariery.